spuściłam się na głęboką wodę i robię święto rodziny. Poprzednie moje ikony były pojedyncze, ponieważ to były moje pierwsze próby. To jest druga, a pierwsza mam w domu, jest przepiękna, jestem nimi zachwycona. Ona nie jest zwykłym tylko obrazem. Dla kultury chrześcijańskiej, a zwłaszcza dla wschodniego chrześcijaństwa greckiego, bizantyjskiego, ikona jest, jak często bywa nazywana, oknem do nieba, prawda? A więc jest czymś świętym. Dlatego to nie jest sobie zwykły wizerunek, tylko jest to pewien wyraz, tak jak Pismo Święte, który ukazuje to, co chce Pan Bóg objawić. Historię zbawienia, to co się wydarzyło, co mamy opisane w Biblii, kiedy no, ludzie nie potrafili czytać, nie mieli dostępu do Pisma Świętego, nie umieli je interpretować. Pierwsza ikona to jest Matka Boska w szopce, a druga ikona jest to anioł, jak się nie mylę, złotowłosy. W czasie rozmawiamy o swoich sprawach, o radościach, pośmiejemy się, czasami gdzieś tam rozpatrujemy jakieś sprawy istotne, życiowe. Także to jest całe pisanie ikony, nie tylko to, co pozostaje na podobraziu, na desce, ale też to, co zostaje w naszym sercu, w naszej głowie, sama możliwość spotkania się. To jest najpiękniejsza ikona, nie? Zostanie ślad na tym podobraziu wzbogacony tutaj dla Ośrodka Kultury w Dąbrowie. Wcześniejsze warsztaty również odbywały się z projektu, obecne również mamy w ramach projektu z Funduszy Inicjatyw Obywatelskich. Jest to projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach tego projektu między innymi właśnie mamy warsztaty ikonopisarskie. Nie będę się rozwodzić na temat innych zajęć, które robiliśmy w ramach tego projektu, natomiast bardzo nas cieszy to, że możemy jakby kontynuować te pasje, które rozpoczęliśmy w poprzednim projekcie, gdzie też mieliśmy zajęcia z ikonopisarstwa. Ten projekt zakończymy już teraz z końcem roku, mam jednak nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się również organizować tego rodzaju zajęcia dla naszych mieszkańców. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Przyjaciół Dąbrówna, czy tutaj nasze stowarzyszenie. Warsztaty generalnie pierwsza część jakby była dla osób starszych, powiedzmy takich, żeby zaktywizować i skrzyknąć grupę zapaleńców. Po prostu te warsztaty polegały na tym, że wszyscy fotografujemy gminę, naszą gminę, zabytki. Ja też jestem z Dąbrówna, wszyscy są z Dąbrówna. Nieskromnie powiem, no ja jestem instruktorem, no czyli powiedzmy dopinguję wszystkich do pracy, o tak.
Mam tutaj przed sobą jezioro Dąbrowa Wielka i bardzo często spędzam czas nad tym jeziorem, żeby fotografować przyrodę. Między innymi łabędzie nieme, których było kiedyś bardzo dużo, teraz jest niestety malutko, ale tej wiosny udało mi się sfotografować 11 małych łabędzi i rodziców jej. Poza tym są tu wspaniałe perkozy, ich zaloty mnie urzekają. W ramach warsztatu były zakupione aparaty, też także są dwa przydziałowe aparaty nasze tutaj na zajęcia. Kto ma, nie ma, korzysta, bo nie wszyscy mają nawet sprzęt własny, uczestnicy warsztatów. Także też korzystamy z tych zakupionych aparatów. Zakupiony Photoshop, także no, do obrabiania zdjęć. Także też praca przy komputerze, uczymy się wszyscy obrabiać te zdjęcia, szykować do druku.